Czekaliście, czekaliście i doczekaliście się, bo w naszym szlagierowym studiu już teraz gościem Dorota Bogdan, liderze zespołu Arkadia Band. Witam was! Witam cię serdecznie. Witamy was bardzo serdecznie. Słuchajcie, po bardzo dobrych notowaniach w naszej Szlagier Top 10 piosenki Sobą Być. Serio? Tak. Można też powiedzieć, że ta piosenka i ta płyta, Tam mój dom, gdzie serce moje, to się tak dobrze kręci, nie? No powiem ci, że kręci się, nawet wiruje. No musi się wirować, inaczej się nie da się posłuchać. Nie, ale tak zupełnie poważnie, jest już taki oddźwięk? Ludzie znają ta płyta? Powiem szczerze, że tak. Jak najbardziej, bo śpiewają teksty, a to chyba jest najważniejsze, że patrzysz ze sceny i widzisz, że no większość osób śpiewa te piosenki, tak? Czyli muszą je kojarzyć. Nawet czasami się śmiejemy z Bogusiem na koncertach, że po prostu pozwalamy publiczności taki dosyć dłuższy fragment zaśpiewać. I wiesz... Może wolne. Znaczy może wiesz, no wolne. My to lubimy. Teraz wiem, że wy to na koncertach lubicie, także potem to się tak fajnie, wiesz, zazębia. I jest super. Czyli śmiało można powiedzieć, że płyta najnowszą zespół Arkadia Band to taki strzał w dziesiątka. No tak. Muzyczny. Myślę, że tak. Samiście państwo słyszeli. Poza tym, wiesz co, mogę ci jeszcze to powiedzieć. Tak po cichu, wiesz, na pewno nie będzie słyszał. No. Że nakładu już nie ma, ale proszę się nie martwić, będzie to druk. Słyszeliście sami państwo. Kto jeszcze nie ma, ten taką płyta będzie już niedługo mógł zgarnąć. Powiedz mi, czy jeszcze cię zobaczę? Kochanie, proszę cię. Fajnie, że możemy w takim gronie się trafić w studium. Dorota obiecała, drodzy państwo, że teraz z Bogdanem będę mógł pogadać, że się nie odezwie, ale zobaczymy. Czas, start, taki mały stoper powinien się pojawić i odliczać czas, dopóki Dorota się nie odezwie. Ciężko. No właśnie. Wytrzymasz. Boguś, bo to tak może najpierw zapytam ciebie, a potem zapytam też Dorota o to samo. Powiedzieliśmy już o tym, że płyta jest kojarzona, że się kojarzy ta płyta, że ludzie że znają, się dobrze kręci. Że się dobrze kręci, tak. Ale czy zauważysz, kero z tych piosenek z nowej płyty tak najbardziej twoim zdaniem do gustu przypadała publiczności? No wiesz, no wiem. Jeżeli to jest taka bardziej młodzież na koncertach, no to jednak Sobą Być. No to się Sobą Być. No bo to takie też brzmienie młodzieżowe brzmienie, troszkę, nie? Młodzieżowe, troszkę rocka i... I już jest. I się już fajnie. Okej. No, możesz. No, wybieram ciebie, proszę, tak. Możesz się odezwać. Zapytaj mnie o to samo. To pytam cię o to samo. Dorotą? Tak? No to co, kero z piosenek? Ja myślę, że wszystkim paniom podoba się Powiedz mi. Powiedz mi. Mhm. Bo to takie życiowe, wiesz? Życiowe takie jest. O tej piosence będę chciał jeszcze z wami poklachać. No to sami państwo, proszę bardzo, wiecie już też, bo płyta mocie, śpiewocie w domach i na koncertach. Kero z piosenek najbardziej przypadła wam do gustu. Sobą być, powiedz mi, sami zdecydujcie. Przecież proszę cię, czekam tutaj, chociaż znów nie ma cię. Stroję się, myślę źle, głowa aż boli mnie, że to znów nie uda się. W naszym studium zespół Arkadia Band, słuchajcie. Powiedz mi. To wam powiem. Chcecie? Ja. No to śmiało teraz powiem, bo takie moje też pytanie. Dzisiaj premiera. Tam mój dom, gdzie serce moje, to płyta wasza ostatnia. Oczywiście, tytuł płyty, tak? Tak. To my już ustalili. Tak. Teraz ustalimy, że powiedz mi to piosenka z tej płyty. Tak, jedna z wielu. Jedna z wielu. I dzisiaj też tako szlagierowo premiera u nas. Tak. Ale my razem z producentem zauważyli, że ta piosenka jest tak troszkę o takim życiu, o takiej haj troszkę. Znaczy wiesz co, nie troszkę, wystarczy popatrzeć dzisiaj na mnie i na Bogdana. No. Dlatego ja się cofnę od razu, Troszeczkę się kłócimy. Ale nie, dlaczego wy się ode mnie odsuwaliście teraz? Ja nie wiem, może to ja powinnam się od was odsuwać. Nie, Dorota, my ci chcieli dać przestrzeń twoja, tak, żebyś miała. Wiesz, tak miałeś, nie wiem dlaczego zrobiłeś tak. 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 Tu, wcięcie w tam wcięcie, tam wycięcie. Mhm. Aha, no dobrze, nie, no to dobrze. Ale to tak naprawdę jest o takich hajach, tak, o takim życiu? Co, to miał być taki duet pomiędzy mężczyzną a kobietą w tej piosence. No i tak się jakoś dziwnie zdarza w życiu, że ten duet często i w waszych domach, czasami, no może nie często, tylko czasami, zamienia się w taki ostrzejszy duet, taką wymianę zdań, ostrzejszą trochę, taką, może nie haję, bo to może już tak za dużo, ale taką kłótnię, albo o,
Wiem, jakiego mężczyźni nie lubią słowa. Proszę? W takie pretensje. Pretensje? Tak. Ty znowu masz do mnie pretensje. Tak. Znacie to panowie, nie? Nie. My w domu tego nie mamy. Ale powiedzcie mi, bo to słowa są czyje? Bogdan, ty słowa, muzyka? Właśnie nie. Słowa Dorota pisała. Wiesz, no i stąd te pytania. Bogdan, muzykę. No przecież powiedz mi. Czy jeszcze cię zobaczę? Powiedz mi, czy coś dla ciebie znaczę? No właśnie. I odpowiedział? Oczywiście. Państwo, już za chwilę będziecie mogli się przekonać o tym, jaka jest odpowiedź. Dzięki wielkie, Dorota, Bogdan, Arkadia Band w naszym studiu. A już teraz zapraszam na premiera szlagieru Powiedz Mi. No, to co? Zapraszamy. Tak jest, zapraszamy serdecznie.